Hi, hello. Witajcie, moi drodzy. Parę słów o czasie Future Perfect. Popatrzmy, jak ten czas jest zbudowany. Żeby zbudować ten czas, potrzebujemy will i potrzebujemy tego, co jest charakterystyczne dla perfektów, czyli have i trzeciej formy. Have jest tam niezmienne, ponieważ za każdym razem występuje po czasowniku modalnym, czyli o will. Niezmiennie od osoby zawsze będzie to have, nie has. Zdania twierdzące, na przykład I will have arrived, she will have won. Zdania pytające będziemy tworzyć przez inwersję, czyli will będziemy przestawiać przed podmiot. Will it have survived? Will they have returned? Natomiast sprzeczenia będziemy tworzyć przez dodanie not do will, oczywiście. He will not have reacted. We won't have helped. Dwa zastosowania przygotowałam dla Was. Popatrzmy na pierwsze. Ten czas odnosi się do czynności, które zostaną zakończone przed jakimś momentem w przyszłości. Na przykład, they will have taken all the exams by June. Czyli do czerwca zdadzą już wszystkie swoje egzaminy, właściwie. Podejdą do wszystkich swoich egzaminów. I drugie nasze zastosowanie to jest taka czynność, taka sytuacja, na którą patrzymy z pewnej perspektywy w przyszłości. Tak jak tutaj na przykład, by the end of February, I will have been here for a year. Czyli pod koniec lutego to już będzie rok, jak tutaj jestem. I kolejna jeszcze rzecz, na którą chciałabym, żebyście zwrócili uwagę, to są słowa kluczowe w tym czasie. Tak naprawdę słowem kluczowym w tym czasie jest by, ale może ono łączyć się z innymi wyrażeniami. Na przykład tworząc by then albo by that time, ewentualnie by Friday, by jakikolwiek inny dzień tygodnia, by May itd. Okej. Okay. Are you ready for the test? So let's have a look. W naszym teście oczywiście należy uzupełnić zdania czasem future perfect. Let's check. They will have decided what to do by September. Czyli oni zdecydują, co robić do września. W sensie do września decyzja już zostanie podjęta. Kolejne zdanie jest pytaniem. Will you have come back by the end of the week? Czy wrócisz do końca tygodnia? W naszym następnym zdaniu są, mam nadzieję, zauważyliście, dwie luki oraz jest zdanie przeczące. Jeżeli zdanie jest przeczące, to należy jeszcze dodatkowy komentarz tutaj podać i właśnie to zrobię w tym momencie. Jeżeli zdanie jest twierdzące, już mówiłam, że używamy słowa by, na przykład I will have finished by Friday, czyli skończę do piątku. Natomiast jeżeli zdanie jest przeczące, powinniśmy użyć until. So, I won't have finished until Friday. Nie skończę do piątku. Więc w naszym zdaniu będziemy mieć przeczenie oraz słowo until. I won't have written another essay until tomorrow. Nie napiszę kolejnego wypracowania do jutra. Okay? Kolejne zdanie również jest przeczeniem, więc mam nadzieję, że wiecie, jak go zrobić. We won't have built the house until 2026. Okay? And the question? Will she have submitted her homework by midnight? I ostatnie zdanie. He will have left by the time we arrive. Chciałabym jeszcze na koniec, żebyście popatrzyli na dwa zdania, w których będą identyczne słowa kluczowe, ale które będą całkowicie się różnić od siebie. Popatrzmy. Pierwsze zdanie jest w czasie Future Perfect. He will have left by the time we arrive. Mamy tam future perfect i present simple, czyli
On wyjdzie, zanim przyjedziemy. Natomiast drugie zdanie jest past perfect i tam mamy past perfect, past simple. He had left by the time we arrived. Wyszedł, zanim przyjechaliśmy. Zwróćcie uwagę, identyczne słowa kluczowe, natomiast zupełnie inne zdanie. Jeśli bierzemy pod uwagę strefę czasową. Okay. Thanks for watching and see you soon. Bye.